Kto zabił wilka w Beskidach? W niedzielę turyści znaleźli truchło zastrzelonego zwierzęcia w potoku w Brennej. Wilki są w Polsce pod ochroną. Według ekspertów w Beskidzie Śląskim żyją dwie watahy, mogące liczyć od kilku do kilkunastu osobników. Przedstawiciel Stowarzyszenia dla Natury Wilk został wezwany w miejsce zastrzelenia zwierzęcia przez policję. Po wstępnych oględzinach stwierdził, że zwierzę było prawdopodobnie samcem rozmnażającym w jednej z watah. I tu pojawia się problem. W grupie rodzinnej są tylko dwa osobniki, samiec i samica, które się rozmnażają. Jeżeli rzeczywiście do tego doszło, że są zabity samy rozmnażający się, będzie to miało bardzo niekorzystny wpływ na tą grupę rodzinną, gdzie są teraz wychowywane 6-tygodniowe młode. Ponieważ tak osłabiona grupa nie jest w stanie polować na zwierzęta silne, czyli na jelenie, na zwierzęta dzikie i szuka łatwiejszych ofiar. Co wskazuje na to, że wzrasta wtedy, może wzrosnąć liczba ataków na zwierzęta gospodarskie, które są bardzo łatwą ofiarą dla wilków. Według stowarzyszenia zastrzelenie wilka jest o tyle bulwersujące, że zwierzę zginęło na terenie obszaru Natura 2000 Beskid Śląski, który utworzony został m.in. właśnie po to, żeby chronić lokalną populację tego drapieżnika. Stowarzyszenie ma też sygnały o nielegalnym odstrzale wilków. Nikogo jednak za rękę nie złapano. To przestępstwo, mówią myśliwi i czekają na wyniki śledztwa. Wilk jest i będzie gatunkiem coraz bardziej kontrowersyjnym. To znaczy sytuacja wygląda na dziś w ten sposób, że wilk, no wiadomo, jest co prawda gatunkiem wszystkożernym, ale z przewagą mięsa. Są odnotowywane coraz większe szkody w pogłowiu zwierząt gospodarskich. No, odszkodowania państwo winno wypłacać i generalnie robi to, ale hodowcy nie są do końca usatysfakcjonowani wysokością odszkodowań. Zagryzione zwierzęta gospodarskie typu krowy, owce, kozy, już nie mówię o psach, bo psy od dawna są przysmakiem wilczym. W związku z tym bywa tak, że rano właściciele psów wstają, no i przy łańcuchu, przy budzie jest tylko łeb psa i obroża. Truchło zastrzelonego zwierzęcia zostanie przebadane przez weterynarza. Jeżeli stan rozkładu ciała na to pozwoli, zostanie przeprowadzona również sekcja. Truchło zwierzęcia zostało zabezpieczone przez pracownika Fundacji Ochrony Wilków do dalszych badań. Natomiast policja w Skoczowie będzie prowadziła postępowanie prowadzi postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. Sprawę nadzoruje prokurator. Nie ma konkretnych przepisów dotyczących kłusownictwa. Za zabicie zwierzęcia grozi kara do 3 lat więzienia, a za to ze szczególnym okrucieństwem do 5 lat. W całej Polsce żyje około 2000 wilków. Setka pracowników Huty Częstochowa należącej do ukraińskiego koncernu ISD manifestowała dzisiaj w Warszawie przed siedzibą centrali PKO BP. Chcieli wznowienia rozmów i porozumienia z potencjalnym inwestorem Grey Bull Capital. Dziś bank przyjął warunki umowy. Droga do wejścia nowego inwestora znowu się otwiera. Liderzy związków spotkali się z wiceprezesem PKO BP. Wcześniej z warunkami umowy zgodził się bank PKO SA oraz Grey Bull Capital. W tych warunkach ukraiński właściciel musi zmienić złożony wniosek o upadłość likwidacyjną na wersję pozwalającą na sprzedaż wskazanemu nabywcy z pominięciem postępowania upadłościowego. Wczoraj szefowie wszystkich związków zawodowych Huty wystosowali list do premiera Morawieckiego z prośbą o spotkanie w sprawie ratowania ponad 6000 miejsc pracy. Borykają się z chorobą, a teraz do listy zmartwień doszedł dodatkowy problem. Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie od 1 sierpnia planuje zawiesić działalność oddziału hematologii i onkologii dziecięcej. Opiekunowie przebywających tu małych pacjentów informacją są zrozpaczeni. Nasze dzieci mają tu tak fachową, wszechstronną pomoc, otrzymują, mają fantastyczną opiekę dzięki całemu personelowi, który tu pracuje. I nie wyobrażamy sobie, że mamy pójść gdzieś indziej w tej chwili w Polskę. Nie wiemy gdzie, ani na jakie oddziały. A chodzi nam głównie o dzieci. Mówi się tyle w dzisiejszych czasach o dobru pacjenta. Ja tego dobra tu w tej chwili nie widzę, jeżeli ten oddział zostanie zamknięty. Jak przekonują opiekunowie, dzieci na tyle zaadoptowały się na oddziale, że na informacje o kolejnej wizycie w szpitalu nie wpadają w histerię. W szpitalu jednak z bezradności rozkładają ręce, bo jak tłumaczą, problemem są braki kadrowe. To była trudna dla nas decyzja, ale wszystko dla dobra naszych pacjentów. Zawieszamy działalność od 1 sierpnia do 30 października. Ten czas
czas jest nam niezbędny po to, aby skompletować załogę, tak aby wypełniać przede wszystkim założenia, które narzuca na nas Narodowy Fundusz Zdrowia, ale również, żeby zapewnić jak najwyższą opiekę naszym małym pacjentom. Szpital poszukuje ordynatora oddziału i lekarzy specjalistów z onkologii i hematologii. Tylko znalezienie personelu jest receptą na rozwiązanie problemu i powrót dzieci na oddział. Sytuacji na bieżąco przygląda się Narodowy Fundusz Zdrowia. Szpital wskazał szpitale, które będą w tym czasie zajmowały się małymi pacjentami. Poinformował nas również, że część dzieci będzie na oddziale pediatrycznym tego szpitala. No i liczymy przede wszystkim na to, że szpital poradzi sobie z brakami kadrowymi, że zatrudni w tym czasie odpowiednią kadrę i że normalnie będzie od listopada funkcjonował w takim składzie i z pełnym rozmachem, można by tak powiedzieć. To nie pierwszy raz, gdy konieczne jest zawieszenie pracy oddziału ze względu na problemy kadrowe. Podobna sytuacja miała miejsce m.in. w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie w zeszłym roku trzeba było zamknąć pediatrię i gastrologię. 15 lipca blisko 22-tysięczna załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości od 4300 do 6200 zł brutto. Wypłata była postulatem sporu zbiorowego wszczętego po odwołaniu prezesa Daniela Ozona. Porozumienie zakończyło spór zbiorowy w spółce. Tymczasem były prezes nie otrzymał dzisiaj absolutorium z wykonywania obowiązków w minionym roku. Taką uchwałę podjęli uczestnicy walnego zgromadzenia JSW. Ozon jest skłócony z Radą Nadzorczą oraz ministrem energii. Bronili go związkowcy, alarmując, że konflikt wynika z tego, że minister finansów chce zabrać pieniądze funduszu stabilizacyjnego i przeznaczyć je na inwestycje niezwiązane z działalnością górniczej spółki. 11 czerwca Rada Nadzorcza JSW odwołała Ozona. Przeciwko protestowali związkowcy, którzy zapowiadali manifestację w Katowicach podczas sobotniej konwencji PiS. Po niedawnych rozmowach z ministrem energii do protestu jednak nie dojdzie. Toczy się także postępowanie, które ma wyłonić zarząd JSW na nową kadencję. O stanowisko prezesa ubiega się 4 kandydatów.